Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ciocia Iwonka. W tym tygodniu omawiamy sobie zwiastuny wiosny. Dlatego specjalnie dla Was przygotowałam wiosenne zagadki. Pomożecie mi je rozwiązać? A więc zapraszam do wspólnej zabawy. Pierwsza zagadka. Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi i daje ludziom znak, że wiosna nadchodzi. Jak myślicie, co to za kwiatuszek? Tak, to jest właśnie przebiśniek. Super! Piękna odpowiedź. Następna zagadka. Żółte są jak kaczki, lubią rosnąć w wodzie. Ale nigdy tych kwiatków nie spotkasz w ogrodzie. To są kaczeńce. Prawda, że piękne i takie żółciutkie? Super, jak kaczuszki. Różnobarwne kwiaty na rabatce rosną. Tulą się do siebie. Dasz je pani wiosną? Te kwiaty na pewno znacie. To są właśnie tulipany. Piękne, żółto-czerwone. Następna zagadka. Posłuchajcie. Nie miauczą, nie trapią i nie piją mleka. Na drzewie rosną, gdy zima ucieka. Ciekawe, czy już wiecie i znacie odpowiedź. Tak, to są bazie, czyli inaczej wierzbowe kotki. Następna zagadka. Kukaniem nas do lasu zaprasza, że wiosna już przyszła, wszystkim ogłasza. Podpowiem, że to zagadka o ptaszku. Tak, to jest kukułka. Na pewno wiecie, jak kukułka robi. Kuku, kuku. Właśnie tak. Powrócił do nas z dalekiej strony. Ma długie nogi i dziób czerwony. Tego ptaszka na pewno wszyscy znacie. Tak, to jest pan Bocian. Już właśnie do nas leci. Cześć, cześć, Bocianie. Zapraszamy cię na łąkę. Zobaczcie, jakie piękne gniazdo uwił sobie Bocian. Jest ogromne. A teraz zagadka o następnym ptaszku. Ptaszek, co ludziom wiosnę zwiastuje i gniazda pod dachem sobie buduje. Przed deszczem nisko zatacza kółka. Wiadomo wszystkim, że to jest jaskółka. Piękna jaskółka. Mieszka przy ziemi, pod niebem śpiewam. Moja piosenka wiosnę przywiewa. Śpiewam wysoko, piosenki do słonka. Głos mam podobny do drżenia dzwonka. Ja chyba nie wiem, jaki to jest ptaszek, a wy jak myślicie, czy to jest? Tak, to jest skowronek. Zobaczcie, już upolował sobie śniadanko. Mniam, mniam. Gdy w gęstej siedzi trawie, jest niewidoczna prawie. Kum, kum, tak się odzywa. Czy wiesz, jak się nazywa? Super, to jest właśnie żabka. Następna zagadka.
Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, gdy się ten owad po łąkach błąka. A nazywa się on? Biedronka. Następna zagadka, posłuchajcie. O nocleg nie prosi, wędruje po świecie, bo swój domek nosi na własnym grzbiecie. Co to za zwierzątko może być? Na pewno już wszyscy wiecie. To jest właśnie ślimak. Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Dam ci sera na pierogi. Cześć, ślimaczku. Wow, ale ma fajny domek. Jaki kolorowy. Następna zagadka, posłuchajmy. On, kiedy tylko budzi się słońce, z kwiatka na kwiatek lata po łące, by wszystkich, którzy są w okolicy, barwą skrzydełek swoich zachwycić. Wiecie, o kogo chodzi? Tak, to jest piękny, kolorowy motylek. Kochani, myślę, że to zadanie nie było trudne. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa!